Cześć, z tej strony Freaks, a w dzisiejszym programie lecę nad lotniskowcem, gotuję silnik i gonię Focke-Wulfa. Bohaterem dzisiejszego filmu jest P-36G, aczkolwiek jeszcze zanim zacznę o samolocie, to powiem, że jeżeli ktoś chce wspierać kanał, a na przykład nie ogląda streamów i ma również w głowie to, że wspieranie kanału przez YouTube'a jest troszeczkę średnie, ponieważ YouTube kradnie większość tego, to polecam trzecią opcję, jaką jest Patreon, który uruchomiłem ponownie, także jest również taka opcja. P-36G jest to samolot, którego silnik był projektowany w latach 20. Samolot powstał w latach 30. i B-17 napędzana praktycznie tym samym silnikiem latała jeszcze w połowie lat 40. P-36G jest to ostatni P-36 w drzewku amerykańskim. Ma najmocniejsze uzbrojenie, najmocniejszy silnik i jest na najwyższym BR-ze. Niektóre rzeczy są w nim spoko, niektóre są do bani, niektóre są irytujące. O wszystkich powiem, tak naprawdę poleciałem nim 3 bitwy i tak naprawdę w tych 3 bitwach widzę w tym samolocie wszystko, dosłownie wszystko. Tutaj powinna być kropka. A więc, P-36G jest to samolot, który skręca bardzo dobrze. Jego uzbrojenie daje radę, aczkolwiek nie urywa niczego, szczególnie jeżeli strzelacie z większego dystansu. Jest to samolot, którego silnik gotuje się okropnie. Jest to samolot, który blokuje się przy dużych prędkościach. Natomiast największa wada tego samolotu i jego największa cecha charakterystyczna, ujawnię ją później. Na początek zobaczmy, jak wygląda wykres wszystkich P-36, ponieważ wersja A i C są praktycznie identyczne, natomiast wersja G dostała inny silnik, który ma nieco inną charakterystykę. A teraz szybko chowamy ten wykres, ponieważ wchodzimy w dogfight z BFM-109F2. Bardzo dobry samolot. Jedyna rzecz, w której nie może wygrać z P-36, to bezpośredni dogfight, więc BF-109F2 wdaje się ze mną w bezpośredni dogfight i zostaje zgarnięty przez BF-a E7. Po lewej stronie, w górnym lewym rogu, widzicie już jedną z wad, czyli to, że silnik, który ma skłonność do gotowania się, nie jest to oczywiście nic pożądanego, z czym chcecie mieć do czynienia w swoim samolocie. A propos rzeczy niepożądanych, to zaraz zobaczycie kolejną rzecz, która nie jest godna pozazdroszczenia. Mianowicie zobaczcie, co się dzieje przy prędkości przekraczającej 5,5 stówy. Zobaczcie, gdzie jest moja myszka i gdzie jest samolot przeciwnika oraz gdzie jest mój celownik. Statecznik poziomy w tym samolocie paradoksalnie nie stoi, tylko leży. Oczywiście w metaforycznym słowa znaczeniu. Na całe szczęście ta foka tak się wystraszyła, że postanowiła sprawdzić wytrzymałość ziemi. Nie wydaje mi się, żeby żaden samolot jeszcze w tym pojedynku wygrał. Tak czy owak wygląda to mniej więcej tak. Jak-7 jest to samolot, który jest bez wątpienia groźny, który jest dużo groźniejszy od P-36, ponieważ nawet pomimo tego, że P-36 to jest pewnego rodzaju dziadek samolotów amerykańskich, co nie, jest to pierwszy taki znaczący jednopłat w drzewku amerykańskim, no to nie należy on do demonów prędkości. Wyciąga on około 460-470 km na godzinę na poziomie morza, co sprawia, że chociażby BF-y w wersji E są od was szybsze. Co nie? Także paradoksalnie amerykański samolot, który jest wolniejszy od niemieckich, proszę bardzo, P-36. Przerzucamy się do drugiej bitwy na tej samej mapie, więc można powiedzieć, że jest to wszechświat alternatywny, która odbyła się na full uptierze, żeby było ciekawiej, i trafiamy na taki samolot jak Ki-44. Teraz tak, Ki-44, jeżeli on tego nie schrzani,
to ja nie mam absolutnie nic do powiedzenia w walce z tym samolotem. Ki-44 na upartego mógłby wylądować na 4-0 i myślę, że ten samolot czułby się jak ryba w wodzie. Nawet na 4-3, szczerze mówiąc. Realistycznie rzecz biorąc, myślę, że jego wznoszenie byłoby w stanie wyciągnąć ten samolot troszeczkę jeszcze wyżej w BR-ze. No ale tak jak mówię, jeżeli gościu tego nie schrzani i nie wejdzie ze mną w bezpośredni dogfight, to on nie ma szans. Znaczy, przepraszam, to ja nie mam szans. Na szczęście gościu schrzanił i to on nie ma szans w tym momencie, ponieważ wszedł ze mną w bezpośredni dogfight. No i z niewielkiej odległości, na szczęście, te dwie dwunastki dają radę, ponieważ te siódemki w skrzydłach no pełnią mniej lub bardziej rolę ozdobną, albo powiedziałbym nawet bardziej wyrafinowanie ornamentacyjną? Ornamentalną? Ozdobną. Zostańmy przy ozdobnej. A teraz, Jak-7. Jest to samolot, który, tak jak powiedziałem, jest dosyć groźny. Jest szybszy, skręca dosyć dobrze. Jego roll rate również nie należy do najgorszych. Pilot też coś tam ogarnia. Macie część boom i część zoom, którą trzeba egzekwować w walce energetycznej. Jak widzimy, zoom u tego gościa jest całkiem w porządku, ponieważ wylatuje poza mój zasięg, poza tym momentem, kiedy wyciągam klapy do maksimum, dystalowuje się do niego i przy prędkości 120 na godzinę, właściwie 100 na godzinę, zostaje trafiony przez miga, który stwierdza, że jedno trafienie to wystarcza. Wystarczy. Nie wiem, czy ja przejąłem coś od mojego kota, że jestem pilotem, który ma więcej niż jedno życie. Bo ten mig po prostu przeleciał, rozwalił mnie tak naprawdę. Znaczy rozwalił, no powinien mnie rozwalić. I poleciał dalej. On się w ogóle do mnie przejął. No cóż. W takim razie, skoro Gaijin powiedział: nie, ty jeszcze nie umrzesz, to trzeba sprawić, żeby umarł ktoś inny. Trzeba wykorzystać ten dar. Jak-7, kolejny atak, kolejne skrobnięcie. No i tym razem już nie mogę sobie pozwolić na wyjście do góry za nim, ponieważ raz wiem, że gdzieś się czai ten mig, a po drugie mój silnik obecnie ma temperaturę zbliżoną do tej panującej na powierzchni Słońca. Także no nie pozostaje mi nic, jak tylko tutaj próba wyciągnięcia z tego samolotu tyle, ile tylko się da. B239 napsułby mi krwi, gdybym zszedł troszeczkę z pułapu, także postanawiam położyć cegłę na przycisku spustu. Taka, 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 taka. I nawet go nie rozwaliłem. Broń się zacięła. Mój silnik umiera. I w tym momencie Gaijin powiedział mi: nie, ty masz jeszcze zrobić w tej bitwie kilka fragów. I podwyższył troszeczkę poziom ziemi. I zaraz potem rozsunął gałęzie drzew. Aż z wrażenia walnąłem w mikrofon. I w dodatku powiedział jeszcze, że ten silnik nie zatrze mi się do końca, tylko umrze mi tuż przed lotniskiem i będę mógł wylądować. No, interesujące rzeczy się tu w War Thunderze dzieją dzisiaj. Ale wykorzystam ten moment takiego, wiecie, zastoju, żeby powiedzieć wam o głównej cesze charakterystycznej tego samolotu i głównym powodzie, dla którego ostatecznie nie otrzyma on Freaksowej okejki. I jest nim fakt, że ten samolot jest na 2.7. W tym samym drzewku na 2.7 mamy samoloty takie jak P-40E, P-40F i P-39N0. Po co brać hołka? Niby można, ale po co? To jest tak jak mówiłem w filmie bodajże o Jaku-9, to jest tak jak z wsadzaniem swojego przyrodzenia do sokowirówki. Można, ale po co? Skoro macie lepsze alternatywy użycia tego, powiedzmy, w tym wypadku waszego czasu, a metaforycznie użycia waszego przyrodzenia. B239 bardzo altruistycznie oddaje mi swoją szóstą w pierwszym zakręcie walki. Ale być może jest to fiński pilot, który chciał po prostu poczuć ciepło sauny. Co prawda jest to sauna mało tradycyjna,
ponieważ normalnie ciepło powinno pochodzić, ciepło i wilgoć powinno pochodzić, wiecie, od polewania wodą gorących skał, a tutaj macie ciepło i wilgoć pochodzące z zapłonu różnych płynów w silniku. Ale wiecie, cel uświęca środki, gościu jest ciepły, gościu jest zadowolony, wiecie, klient nasz pan i tak dalej. A więc mamy w drużynie przeciwnej dwóch pilotów. Jeden to ten MiG-3, który jest wysłańcem Boga Gaijina i stwierdza, że obecnie jedynym jego przeznaczeniem jest pogoń za BFM-110, a drugi rozdziera ciszę rykiem 27-litrowego silnika Rolls-Royce Merlin i atakuje mnie znienacka i postanawia, że jeżeli jego samolot zakręca dobrze, to będzie się za to kręcił. Pomimo ogromnej przewagi energii. Nawet jeżeli wasz samolot kręci się dobrze, to jeżeli macie przewagę energii, to zoomujcie. Bo może się okazać, że samolot przeciwnika kręci się lepiej niż wasz. I Spitfire, mimo że jest koniem rasowym, to jest koniem bardzo kruchym. I również funduje mu saunę. Niech te, wiecie, kwadratogłowe brytole zaznają troszeczkę fińskiej kultury. I tak to wygląda. Obecnie nastawiałem się na epicką bitwę, 7 killi i w ogóle. Natomiast ten MiG-3, on jest absolutnie niezainteresowany walką, on spełnił swoją powinność, on oszczędził mnie. On jest jednym z... ja jestem jednym z proroków, a on jest jednym z apostołów Bartka, mówię wam. No. Ostatecznie P-36G nie dostaje friksowej okejki, a MiG-3 spierdzicza do lotnisko i wyskakuje i bitwa się kończy. Czołgiem i do usłyszenia.